Kłucie w lewym biodrze? Zapraszam. Problem często spotykany u mnie w gabinecie i choć prawe biodro może także kłuć, to właśnie lewe ma predyspozycję do tego urazu. Zaraz powiem Ci dlaczego i jak możesz pozbyć się bólu. Sam, prosto z domu, w 5 minut. Ja jestem Artur Karapetyan, to jest kanał Na Zdrowie, a dziś mam dla Ciebie ćwiczenie na kłucie w lewym biodrze. Pamiętaj, żeby zostawić komentarz pod tym filmem, dzięki temu mogę szerzyć zasięgi i trafiać do szerszej publiczności. Ja zamarznę teraz na 10 sekund, a Ty w tym czasie zostawisz komentarz o treści oglądam dalej. Umowa? Możesz od razu przewinąć film do ćwiczenia, ale pewnie nie będzie ono miało dla Ciebie większego sensu, jeżeli nie dowiesz się, dlaczego je robisz. Dlatego oglądając film do końca, najpewniej pozbędziesz się bólu już za kilka minut. Zaczynamy! Co Ci jest? Ból biodra. Którego? Lewego. Kłucie w lewym biodrze występuje najczęściej, ponieważ ludzkie ciało jest asymetryczne i miednica ma tendencję do przekręcania się do prawej strony i przodopochylania się po lewej stronie miednicy. I nigdy nie odkręca się do lewej strony i tyłopochyla po lewej stronie miednicy. W takim stanie miednicy mięsień naprężacz powieki szerokiej po lewej stronie miednicy jest w ciągłym napięciu i to właśnie jest winowajca Twojego kłucia. To, co musimy dla Ciebie zrobić, to odkręcić Twoją miednicę do lewej strony we właściwy sposób i w zasadzie tyle. Resztę już zobaczysz podczas ćwiczenia. Ostrzegam, że jeżeli jeszcze nie skomentowałeś tego filmu i jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zaraz znów zamarznę na dużo dłużej i już nigdy nie poznasz odpowiedzi na swój problem. Żartowałem, lecimy z ćwiczeniem. No to lecimy z ćwiczeniem. To, co musisz zrobić w pierwszym kroku, to zająć właściwą pozycję. A tak się składa, że właściwa pozycja tutaj to po prostu wygodna pozycja, ale jest też kilka szczegółów. Więc połóż się na prawym boku, gdzieś w przejściu w drzwiach albo właśnie za takim słupem, jak mam tutaj. Ułóż głowę wygodnie. Na twardej powierzchni się połóż, może to być na podłodze i w zgięciu kręgosłupa. Ten punkt jest kluczowy. Jeżeli udało Ci się zająć właściwą pozycję, brawo! Poziom pierwszy jest za Tobą. Czas na poziom drugi. W poziomie drugim pchasz prawą nogą, czyli tą dolną, w podłogę. Powinieneś wtedy poczuć lub powinnaś napięcie w pośladku. Lewa noga idzie do góry, czyli odwodzi się. Ten poziom jest dany, jeżeli potrafisz utrzymać zgięty kręgosłup, potrafisz odwodzić prawą nogę w dół, jednocześnie nie tracąc odwiedzenia lewej nogi do góry i czujesz napięcie w pośladku. Przechodzimy do poziomu trzeciego. W poziomie trzecim utrzymujesz to, co udało Ci się zbudować w poziomie pierwszym i drugim. To wszystko musi grać razem. A do tego pchasz tyłem nogi w przedmiot za Tobą. Powinieneś lub powinnaś poczuć napięcie z tyłu nóg. Utrzymaj całą tą pozycję i oddychaj spokojnie nosem. Jeżeli potrafisz zrobić te trzy rzeczy, poziom jest zdany. Przechodzimy do levelu czwartego. Level czwarty to po prostu dodana rotacja wewnętrzna biodra w tym wszystkim. Czyli prawa noga pcha w dół, czujesz pośladek, lewa noga odwodzi się do góry. Utrzymujesz lewą nogę stabilnie, pchasz do tyłu do wyprostu. Dzięki temu aktywujesz mięśnie kulszowo-goleniowe i dodajesz do tego rotację wewnętrzną bez nawracania całego uda do środka, bez koślawienia go. Ona ma się nie ruszać tak naprawdę. Po prostu ma być sama czysta rotacja. Utrzymujesz taką pozycję, jeżeli potrafisz utrzymać te wszystkie punkty, poziom jest zdany. Jeżeli nie potrafisz utrzymać integracji tych wszystkich punktów, to musisz poćwiczyć na tym poziomie, na którym masz problemy. Przechodzimy do poziomu piątego. Włączasz to wszystko, co się działo przedtem, tak? Czyli prawa noga w dół, lewa noga do góry, lewa noga do tyłu, lewa noga do rotacji wewnętrznej. Oddychasz przy tym wszystkim spokojnie i chcesz, byś teraz poczuł lub poczuła mięśnie z boku brzucha, szczególnie na lewym brzuchu, które się angażują wskutek wydechu ustami, żeby zamknąć Ci brzuch, zamknąć Ci klatkę piersiową, zrotować wewnętrznie żebra i tym samym odwrócić Twoją miednicę do lewej strony. Dlatego, że miednica się skręci do strony, na której Twój brzuch każe jej się skręcić. Jeżeli udało Ci się to zrobić i potrafisz utrzymać spokojny oddech, czujesz mięśnie brzucha, ten poziom także jest zdany. I przechodzimy do levelu ostatniego, więc odwodzisz prawą nogę w dół, czujesz napięcie pośladka, lewa noga idzie do góry, lewa noga idzie do tyłu. Czujesz napięcie z tyłu nóg, dodajesz rotację wewnętrzną, możliwe, że czujesz pośladkowy średni lewy albo lewe przywodniciele, to wszystko będzie pożądane. Dodajesz głęboki wydech i gdzieś tam na końcu wydechu powinieneś lub powinnaś poczuć napięcie po lewej stronie brzucha. Jeżeli to wszystko się dzieje, no to potrafisz także zrobić tą technikę pełnej okazałości. Jedna seria to 5 oddechów, w ciągu dnia robisz 5 takich serii i twoje lewe biodro powinno być całkowicie jak nowe. Osobiście uwielbiam tę technikę, robię ją sam na sobie, używam jej często na pacjentach i nawet umieściłem ją w swoim programie Healthy Kręgosłup, dlatego że naprężacz powieki szerokiej po lewej stronie jest często znakiem i prowokatorem bólu kręgosłupa i problemów w całym ciele. Jeżeli po kilku seriach ćwiczenia ból w twoim biodrze dalej nie znika, to prawdopodobnie problem leży gdzieś indziej. Najlepiej udaj się do swojego specjalisty od zdrowia i pozwól mu spojrzeć na swój problem indywidualnie. I pamiętaj, brak bólu to jeszcze nie koniec twojej przygody z ćwiczeniami, po prostu sygnał ucichł. I teraz musisz rozpocząć swoją przygodę z treningiem mobility, żeby zatrzymać swoje zmiany na długo, a nie tylko na krótką chwilę. Właśnie dlatego polecam ci przejść do mojego kolejnego filmu, w którym nauczysz się, jak możesz trenować mobilność swoich bioder i zachować zmiany na długo. Dziękuję za odcinek. Na zdrowie. Artur Karapetyan.